zimowy wieczór. Witam Państwa bardzo gorąco. Proszę Państwa, przywitała Państwa orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu takim pięknym, filmowym tematem, wprowadzając nas w świąteczny nastrój. Dzisiaj koncert, mam nadzieję, będzie wielkim przeżyciem, bo wykonawcami tego koncertu są przemyscy artyści. Oni przygotowali ten koncert specjalnie na dzisiejsze spotkanie. Okres świąteczno-noworoczny to taki wspaniały czas. Okres, kiedy składamy sobie życzenia, robimy różne postanowienia, przyrzeczenia, ale także dzielimy się dobrym słowem i pomagamy innym. Dzisiaj również możemy wspomóc Fundację Jerzyk, której przedstawiciele w szatni sprzedają kalendarze za symboliczne 10 zł, a te pieniążki wspomogą działania fundacji. Mam nadzieję, że będziemy hojni. Okres świąteczno-noworoczny to, tak jak powiedziałam, to dzielenie się z innymi, ale także wręczanie sobie różnych podarunków. My na dzisiaj przygotowaliśmy taki artystyczny upominek w postaci koncertu. Sądzę, że będzie to najmilszy prezent, jaki możemy Państwu dać na ten nowy rok, bo ten koncert może rozpocznie już swoją tradycję takich koncertów noworocznych. Oby tak się stało. Za chwilę ci wspaniali artyści przeniosą nas do krainy muzyki, do pięknych tematów filmowych, muzykalowych, a przewodnikiem po tej krainie muzyki będzie pani Jolanta Noczak-Furgała. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń i zapraszam na koncert. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas bardzo szczególny w roku okres. To czas radości, życzliwości, taki moment, gdy doświadczamy pozytywnych emocji i kiedy nam wszystkim bliżej do siebie. Chcemy dziś podzielić się z Państwem świątecznym nastrojem, melodiami z serca do serca, muzycznymi upominkami, co pachną świątecznym lasem i nie mogą doczekać się pierwszej gwiazdki. Mamy dla Państwa muzykę na niepogodę i na zgodę. Piosenki, które przywołują radosne chwile i miłe wspomnienia. Utwory, które nas zachwycają i wzruszają. Podarujemy Wam dziś muzykę, która jeszcze choć przez chwilę pozwoli zatrzymać w sercach tę magiczną atmosferę Bożego Narodzenia. A na naszym świątecznym stole same muzyczne upominki. Same smakołyki, proszę Państwa, przepiękne kolędy i piosenki świąteczne. Znane filmowe i musicalowe motywy, swingujące jazzowe standardy oraz niestarzejące się, zawsze aktualne przeboje. W ten niezwykle barwny i różnorodny świat dźwięków wprowadzą nas, a właściwie już to uczynili, artyści Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, nauczyciele i uczniowie szkoły, czyli Przemyski Big Band, orkiestra, przemyskie smyczki, zespół wokalny i soliści. W rytm muzyki zatańczą wychowankowie Szkoły Tańca AZ, przygotowani pod kierunkiem Aleksandry Sołgi. Całość opracował i poprowadzi dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Antoni Guran. Proszę Państwa, scena z filmu Śniadanie u Tiffany'ego, kiedy Audrey Hepburn z mokrymi włosami zawiniętymi w ręcznik na balkonie
śpiewa piosenkę Moon River, jest jedną z piękniejszych w historii kina. Ten niezwykły, nagrodzony Oscarem utwór z muzyką Henry'ego Manciniego mówi o tym, że choć w życiu niejednego z nas za każdym zakrętem czy w ujściu księżycowej rzeki czeka wielka niewiadoma, najważniejsze to mieć przy sobie kogoś, z kim tam dotrzemy. Zaprezentujemy teraz Państwu najpiękniejsze piosenki filmowe i niezapomniane filmowe motywy. Utwory, które dziś żyją własnym życiem i niezależnie od filmu stały się muzycznymi szlagierami. Po księżycowej rzece zabrzmią walc syberyjski Morisa Żara z filmu Doktor Żywago. Odrobinę szczęścia w miłości, piosenka Jerzego Petersburskiego z polskiej komedii Co mój mąż robi w nocy. Nagrodzona Oscarem piosenka z filmu Titanic My Heart Will Go On Jamesa Hornera oraz A Day in the Life of a Fool Louisa Bonfrey z filmu Czarny Orfeusz. Solowe partie wykonają w tej części Jadwiga Kot, Estera Szamli i Maria Feduniewicz. Do muzyki zatańczą Sylwia Sarnowska i Adrian Okonowski. Zapraszam. Oto pierwszy utwór Moon River i wykonawcy przemyski Big Band, przemyskie smyczki i zespół wokalny. Dyryguje Antoni Guran.
Thank you.
Państwa, któż z nas nie zna tego obrazka? Jim Kelly jako zakochany amant tańczy w strumieniach deszczu, rozpryskując kałuże, wymachując parasolem i śpiewając I'm singing in the rain. To jedna z najsłynniejszych scen musicalowych, a tytułowa deszczowa piosenka należy przekornie do najbardziej pogodnych, zawsze poprawiających humor utworów. Choć trudno w to uwierzyć, ten najsłynniejszy w historii filmowy musical nie od razu cieszył się powodzeniem. Film nakręcony w 1952 roku nie zdobył żadnego Oscara. Nie był nawet wymieniany wśród najważniejszych obrazów sezonu. Na nowo odkryty w 1958 roku, dziś wygrywa niemal wszystkie musicalowe plebiscyty. Zapraszam teraz Państwa na spotkanie z najbardziej znanymi i najchętniej słuchanymi przebojami musicalowymi. Oprócz deszczowej piosenki zabrzmią Hello Dolly, tytułowy utwór broadwayowskiego hitu z 1964 roku. Przetańczyć całą noc. Piękna pieśń musicalowego szlagieru My Fair Lady z 1956 roku. Oraz wiązanka melodii ze skrzypka na dachu, arcydzieła gatunku z 1964 roku. Tę część dopełni kompozycja niezwiązana z musicalem, popularna samba matrimonii. Solowe partie wokalne wykonają Kacper Bator, Anna Białoń, Jadwiga Kot i Dawid Suliba. Sambę zatańczą Sylwia Sarnowska i Adrian Ogonowski. Zapraszam. Thank you.
Thank you.
Gdybym był bogaczem. Proszę Państwa, któż z nas nie marzy, jak Tobie mleczarz, by być bogatym, sławnym, pięknym i młodym. Różne pragnienia, szczególnie w takim okresie, na początku nowego roku, przychodzą na myśl każdemu z nas. Niestety, tego typu życzeń, nawet w tak nadzwyczajnym, pełnym cudów, świątecznym czasie spełnić nie możemy. Ale jeśli na przykład zapragnęliby Państwo usłyszeć kilka znanych przebojów z przeszłości, takich muzycznych hitów, które zawsze poprawiają nam nastrój, to bardzo proszę, Państwa życzenie zrealizujemy natychmiast. Oto już teraz dla wszystkich 5 niezwykłych piosenek, niezapomnianych melodii, które w myślach niejednego z nas są oprawą najpiękniejszych wspomnień. Usłyszymy Cécile Bon, popularną piosenkę francuską z muzyką Henry'ego Betti. Cheek to Cheek, utwór autorstwa Irvinga Berlina z repertuaru Freda Astera. Me and My Shadow, piosenkę z 1927 roku z muzyką Dave'a Dreyera. Sir Duke, utwór z repertuaru Stevie'ego Wondera, dedykowany wybitnemu jazzmenowi Duke'owi Ellingtonowi oraz Georgia on My Mind, słynny przebój Raya Charlesa, który w 2004 roku sklasyfikowany został na 44. miejscu utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Przeboje wykonają Aleksandra Bernatek, Maria Fedumiewicz, Anna Białoń, Kasper Bator i Estera Szamli. Solistą towarzyszą Przemyski Big Band, Przemyskie Smyczki pod dyrekcją Antoniego Gurana. Thank you.
Thank you.
Oh,
teraz zabierzemy Państwa do krainy jazzu, najbardziej różnorodnego ze wszystkich gatunków muzycznych. W tej krainie królują swingujący rytm i swobodna improwizacja. Muzyka płynie prosto z serca, jest niezwykle barwna, spontaniczna, za każdym razem inna. Usłyszymy tradycyjne standardy jazzowe z Nowego Orleanu, Chicago, Nowego Jorku. Będziemy mieli okazję przenieść się do czasów, kiedy swingujące sale taneczne pękały w szwach. Na początek kompozycja Pennsylvania 5-6000, utwór z 1940 roku z muzyką Jerry'ego Greya, nagrany przez Glenna Millera i jego orkiestrę. Za tytuł kompozycji posłużył numer telefonu hotelu Pennsylvania w Nowym Jorku, hotelu, w którym znajduje się słynny klub Café Rouge, znany z występów swingujących orkiestr i zespołów. Usłyszymy także All Right, OK, You Win z repertuaru Peggy Lee, Bad, Bad, Leroy Brown, Jima Crosey oraz What a Wonderful World Louisa Armstronga. Solistami tej części są Estera Shamli i Kasper Bator. Towarzyszą im zespół wokalny, przemyski Big Band i przemyskie smyczki. Oddaję głos muzykom. A dodam jeszcze, że jeszcze jive'a zatańczą Sylwia Sarnowska i Adrian Ogonowski. Oddaję głos muzykom. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Antoni Góra.
Thank you.
Thank you.
What a Wonderful World. Proszę Państwa, tekst prezentowanego przed chwilą w przeboju zachęca nas, byśmy nauczyli się doceniać naszą codzienność. Kwitnące róże, niebieskie niebo, bawiące się dzieci, znajomi, pozdrawiający się na ulicy. Wszystko może być powodem do radości i uśmiechu. Najważniejsze jest, by nie przechodzić obok tych rzeczy obojętnie i starać się cieszyć każdą chwilą. Oby to proste, a zarazem bardzo optymistyczne przesłanie piosenki Armstronga towarzyszyło wszystkim nam w tym roku. Życzę Państwu, by rok 2015 był dla Państwa szczęśliwy, by obfitował w osobiste doznania i spełnił Państwa oczekiwania i by przyniósł wiele pięknych chwil, także dzięki muzyce. Za chwilę finał, ale przed tym zapraszam na scenę pana Marka Rząsę, posła na Sejm, który ma dla nas słowo od siebie. Dobry wieczór Państwu. Ilekroć staję na tych deskach tej sceny w takiej okoliczności, z tego dzisiejszego wieczoru, przychodzą mi do głowy dwie myśli. Pierwsza, że z dwojga złego lepiej być wywołanym do zabrania głosu niż do zaśpiewania, zatańczenia lub zagrania czegokolwiek, co solennie Państwo obiecuje, nie mam zamiaru uczynić. I druga myśl, a w zasadzie taki dylemat, cóż można powiedzieć, jakich słów można użyć teraz, kiedy w naszych uszach brzmią najpiękniejsze dźwięki, najpiękniejszych melodii, a przed naszymi oczami stoją solowe występy muzyczne, taneczne i wokalne. W niewyśpiewanej dzisiaj zwrotce z musicalu Skrzypek na dachu, te wiem, lekarz, kiedy śpiewał, gdy chciał być bogatym, pytał Pana Boga, czy ten zniszczyłby swój plan boski, gdyby go uczynił bogatym. W boskim planie jest, aby ci młodzi artyści obdarzeni zostali wielkim talentem. I proszę teraz Państwa, to chyba nie będzie wielkim nietaktem z mojej strony, jeśli raz poproszę o wielkie brawa dla tych artystów. Wiem też, że ta iskra Boża sama nie wystarczy. Że to miejsce, w którym oni się dzisiaj znaleźli, zawdzięczają setkom, tysiącom godzin pracy. I zawdzięczają to również tym, którzy ten talent odkryli i tym, którzy ten talent szlifują. Panie dyrektorze, czy mogę Pana prosić? Panie dyrektorze, na Pana ręce składam serdeczne gratulacje, gdybym miał tutaj na sobie kapelusz, to zrobiłbym szapoba. Czapki z góry. Szanowni Państwo, życzę tym młodym artystom i Państwu wielkich doznań muzycznych w 2015 roku, abyśmy się mogli tutaj spotykać. I dziękuję również, że tym skomercjonalizowanym, takim zmaterializowanym świecie są ludzie, dla których kultura i sztuka to słowa, które coś znaczą. Szanowna Pani Dyrektor, która wraz z zespołem Centrum Nauki i Kultury Zamek stwarza tak wspaniałą atmosferę i pokazuje, że w Przemyślu też kultura i sztuka coś naprawdę znaczą dla wszystkich melomanów. Wszystkiego dobrego nowego roku. Jeśli po dzisiejszym koncercie mieli Państwo wciąż niedosyt, to zapraszam Państwa tu na zamek 17 stycznia na godzinę 18. Odbędzie się tutaj koncert Kolęd Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu i obchody 10-lecia miesięcznika Nasz Przemyśl. A teraz, Szanowni Państwo, już finał, a w nim oczywiście kolęda. Zabrzmi O Holy Night. Utwór z 1847 roku, niezwykle piękny, wzruszający, w
wzniosły w swym nastroju, a w treści nawiązujące do narodzin Jezusa i Jego dzieła zbawienia. Ta święta noc to noc, kiedy Chrystus się narodził. Prawdziwie On nauczył nas miłości. Jego prawem jest miłość, a Jego jedyną prawdą jest pokój. Zapraszam na finał o Holy Night w wykonaniu Marii Fedoniewicz oraz zespołów Przemyskie Smyczki, Przemyski Big Band. Dyryguje Antoni Guran.